Tutaj mamy przepiękną rabatę, składającą się głównie z dwóch odmian, pięknie przeplatających się ze sobą, czyli Sweet Face, którą znacie, i Sztadrom, którą też znacie. Ale zobaczcie, ta rabata nie rośnie tak jak powinna, te róże nie rosną tak jak powinny rosnąć. Liście są jaśniejsze niż powinny być, zarówno szczególnie na Sweet Face, ale również na Sztadromie. I wcale nie musi to być spowodowane słabym nawożeniem, choć może to być, ale głównym powodem, słuchajcie, głównym powodem tego, że te krzewy nie rosną tutaj tak jak mogłyby rosnąć, tak fajnie, jest właśnie to. Jestem z wielkim przeciwnikiem na rabatach różanych takich mat, ponieważ nie można tego napowietrzyć, nie można tej ziemi wzruszyć, spulchnić. Wobec tego system korzeniowy zawsze będzie upośledzony i nie będzie pracował tak, jak powinien być. Założenie było takie, że daje to mniejszy nakład pracy na odchwaszczanie. Ale czy na pewno? Czy nie ma innego, lepszego sposobu niż ta szmata na to, żeby chwasty nie były tak uciążliwe, a jednocześnie, żeby rośliny rosły tak, jak mogłyby rosnąć, tak jak po prostu ta odmiana w naturalny sposób chce rosnąć. Szkoda mi tej rabaty tutaj, szkoda mi tych róż. Myślę, że gdyby się pozbyć tej szmaty i zwidłować to, napowietrzyć, to już po dwóch tygodniach rośliny naprawdę pokazałyby, że kondycja ich się poprawia.